Turski, przewodniczący łódzkiego klubu przyrody forteańskiej. Czy są znane współczesne świadectwa o spotkaniach z istotami, które przypominałyby rozumne gary? Odpowiedź jest twierdząca. Pierwsza kategoria takich istot to tak zwany lizardman. Stworzenie spotykane zarówno w związku ze zjawiskiem UFO, jak i w środowisku naturalnym na obszarach stanu Karolina w Stanach Zjednoczonych. Należy ono do kategorii reptoidów, a więc dwunożnych humanoidalnych stworzeń przypominających gady, które nie są opisane przez obecną naukę. Spotkania z gadoidalnymi istotami były notowane również na innych kontynentach. Na przykład we Włoszech zanotowano 3-metrowe potwory z bagien, które przypominały wysoką humanoidalną jaszczurkę. W Chile sfotografowano małą istotę, która też swoją budową przypominała reptoida, czyli rozumnego gada. Wreszcie kilka lat temu w Meksyku było stworzenie, które zaplątało się w pułapkę i które przypominało gada, ale miało wyjątkowo dużą mózgoczaszkę i nasuwało skojarzenie właśnie z rozumnymi gadami. Jest kilka cech charakterystycznych tego stworzenia. Mianowicie może ktoś powie, jakie to są cechy. Błona między palcami. Tak. Obecność błon międzypalcowych, zarówno górnych, jak i dolnych kończynach, jak i oraz... Tutaj na tym rysunku wyraźnie skóra w kształcie łusek. Skóra, tak, skóra pokryta łuskami. Co jeszcze? Brak małżowin usznych. Tak, cechy charakterystyczne dla które gadów, a odróżniające je od ssaków, tak? Czyli na przykład brak małżowin usznych. Czego jeszcze brak? W zasadzie nosa brak też. Owłosienia. Brak, tak, brak włosów, które jak wiemy występują wyłącznie u ssaków. Tak. No i co jeszcze, jeżeli chodzi o głowę, co takiego charakterystycznego się rzuca? Grzebień taki. Tak, tak, grzebień biegnący po środku wzdłuż czaszki. Tak, to jest typowe dla jaszczurek. I taki grzebień rzeczywiście on jest tu zauważalny. Spójrzmy jeszcze na ilość palców tego stworzenia, jeżeli chodzi o górne i dolne kończyny. Cztery. Cztery palce w kończynach których? Górnych. Górnych, tak, a w dolnych? O, trzy. Tutaj a w dolnych sobie trzy. A w dolnych trzy. Taka charakterystyczna, trochę przy pochylona sylwetka, jak gdyby, no, ssaki są z reguły bardziej wyprostowane. Tu jest takie pochylenie. Otóż stworzenie takie jest notowane zarówno w środowisku naturalnym na bagnach Karoliny, stanu Karolina w Stanach Zjednoczonych, jak i w związku ze zjawiskiem UFO. Jakie wobec tego możemy wnioski sformułować na tej podstawie? Że tak, że posiadają one związek ze zjawiskiem UFO, aczkolwiek mogą przez pewien czas przebywać i żyć w środowisku naturalnym. Czyli egzystują niejako na styku rzeczywistości, no powiedzmy naszej tutaj, tak? I rzeczywistości charakterystycznej dla zjawiska UFO. Jest to jak gdyby zgodne z ich wizerunkiem, ponieważ są one jeszcze nie w pełni humanoidalne, a więc dysponują inteligencją, no może porównywalną, a może słabszą od naszej, prawda? Dlatego mogą jeszcze żyć w środowisku naturalnym. Można się zastanowić teraz nad pochodzeniem takich stworzeń, takich istot. Tak?
już pierwszy wniosek, jaki tutaj można sformułować, to jest taki, że dinozaury wszystkie były trójpalczaste, miały zarówno w tylnych, jak i górnych kończynach po trzy palce. Podczas gdy to stworzenie posiada wyraźnie cztery palce, przynajmniej górnych kończyn. Jaki stąd wobec tego można sformułować wniosek? Że jest bardziej płazoidalne? Nie. Nie? Że jest w jakiś sposób spokrewnione z dinozaurem. No właśnie nie, bo dinozaury były bez wyjątku trójpalczaste. A jest prawo nieodwracalności ewolucji Dola, które mówi, że dany narząd nie może, jeżeli został zredukowany, nie może się na powrót pojawić. Czyli jeżeli z pięciu palców dwa zostaną zredukowane, tak jak u dinozaurów, nie może się na powrót pojawić jeden palec. Tak? Czyli jaki stąd wniosek możemy sformułować? Pochodzą. Że nie pochodzą od dinozaurów. Tak, że stworzenia te nie pochodzą od dinozaurów. No, tym bardziej, że dinozaury teoretycznie, jak twierdzi nauka akademicka, wymarły bardzo dawno, czyli około 65 milionów lat temu. Tak, wobec tego... Jaszczurki żyją nadal, teoretycznie tak. Mogą być przodkami tego stworzenia. Kandydatami wobec tego na przodków owego stworzenia jawią się dość nieoczekiwanie i w sposób zaskakujący jaszczurki. Po pierwsze dlatego, że posiadają więcej palców w kończynach. I po drugie dlatego, że znajdujemy tutaj korelację, jeżeli chodzi o ten właśnie ten grzebień na czaszce. A czy jaszczurki nie mają pianowych źrenic? No generalnie większość... Gady mają. Słucham? Gady mają pianowe. No to jaszczurki należą do gadów. No ale to te jaszczurki mają psy normalne. Otóż istnieją jaszczurki współcześnie żyjące, które posiadają właśnie takie pionowe grzebienie na czaszkach i one są zaliczane do dwóch rodzin, mianowicie są to agamy i legwany. No i teraz porównajmy sobie na przykład takiego lizardmena. O, proszę. O, wy tutaj macie tego samego. Także. Jakie możemy wnioski wobec tego sformułować, jeżeli chodzi o pochodzenie takich dwunożnych reptoidów? Wydaje się prawdopodobne, że właśnie jaszczurka, bazyliszek no, może być ich przodkiem. Zgadza się, pewne cechy się zgadzają. Są zbieżne. Co prawda ten już nie ma ogona, ale ogon przy postawie dwunożnej tak, zanika. Ulega redukcji, podobnie jak uległ redukcji na przykład już u małp czekokształtnych, że wspomnę tutaj naszych przodków, prawda? Które już ogona nie posiadają, a małpy jeszcze mniej zaawansowane są ogoniaste. Czaszka gładka. Tak. To stworzenie z Meksyku rzeczywiście nie ma grzebienia czaszkowego, no ale gdyby tak wszystko się zgadzało, to byłoby aż za dobrze, tak? No tak, ale skoro jest tu grzebień, tak. Tu go nie ma, tu znowu się pojawia, więc to w zasadzie nie pasuje do układu. Trzeba powiedzieć, że nie wszystkie gatunki z rodziny legwanów posiadają taki grzebień, niektóre posiadają, a niektóre nie. Także być może wzięto, prawda, te gatunki, które go nie mają. Rodzina legwanów liczy kilkaset różnych gatunków. No i tutaj trudno policzyć palce tej kończyny, tej istoty. Tutaj miał pięć palców. No, wygląda, że ma raczej dużo. Może ta istota jest już w stanie rozkładu. No tutaj w kończynach górnych to widać bardziej, natomiast w dolnych to trudno ocenić, ile palców było. Bez żadnych takich konkretniejszych zdjęć rentgenowskich, to rzeczywiście takie zdjęcie mało daje. Myślę, że posiadać tej istoty powinien takie zdjęcia też upublicznić, skoro twierdzi, że jest to istota obca, niespotykana w
powinno być dostępne zdjęcia rentgenowskie. No to tam nic więcej w tych artykułach nie było, tylko tam zdjęcia. No tam, tam było bardzo niewiele. Badania, w ogóle. Ta relacja ukazała się w jednej z niemieckich gazet, którą kupiłem akurat w tym dniu, w którym przekroczyłem granicę. To jest jakiś, bo byłem jeden... Nie ma przypadku. Tak, byłem jeden dzień w Niemczech, bo na tyle mogłem sobie pozwolić. I akurat kupiłem gazetę, która doskonale potwierdza moje koncepcje, bo dzień wcześniej albo dzień później już tej gazety nie byłoby, bo to jest dziennik. Tak. Mamy jak gdyby taki hipotetyczny ciąg, prawda, no ewolucyjny, tak? Ale takie zmiany można, może tych zmian, takie zmiany mogą zajść nie tylko na drodze ewolucji, ale również na drodze ingerencji w określone geny. Tutaj mamy ilustrację, która przedstawia zarówno młode małp człowiekokształtnych, czyli to są rysunki A i B, jak i formę dorosłą. Małpy człowiekokształtne to są nasi przodkowie. Tak? I zastanówmy się, do której z tych form jest podobny człowiek jako potomek właśnie takich gatunków, czyli do form młodocianych, czy też do tych najmłodszych. Dorosłych. Oczywiście człowiek, przynajmniej kształt jego głowy, przypomina formy, głowę młodocianych małp przekokształtnych. To jest właśnie istota procesu neotenii, czyli nabywania cech młodzieńczych przez kolejne ogniwa ewolucji. Zauważmy, że formy młodociane mają dużą mózgoczaszkę, a stosunkowo małą krzewioczaszkę, czyli szczękę. Odwrotnie do form dorosłych. Wielkość mózgoczaszki świadczy przecież o poziomie inteligencji, to znaczy proporcjonalna wielkość mózgoczaszki w stosunku do wielkości całego ciała. Gdyby więc takie formy młodociane stały się dorosłymi, ich inteligencja byłaby jaka? Chyba wyższa. Odpowiednio większa od ich przodków. Człowiek jest więc gatunkiem silnie neotenicznym, podobnie jak inne hipotetyczne formy dwunożne, jakie pojawiają się w naszej rzeczywistości, które również muszą charakteryzować się zaawansowaną neotenią. Wystarczyłoby więc dobrać się do odpowiednich genów po to, żeby zmienić je tak, żeby spowolnić procesy rozwoju i doprowadzić do rozwoju, do wykształcenia się form neotenicznych. Można by tych zmian wobec tego dokonać drogą inżynierii genetycznej. Znaczy, że można by spowodować rozwój czaszki, powiększenie się objętości mózgu i to automatycznie pociągnęłoby za sobą wyższy poziom tej istoty? Główny mechanizm takich zmian polegałby na spowolnieniu rozwoju. Czyli to dziecko, ta młody osobnik nie rozwijałby się w normalnym tempie, tylko w tempie spowolnionym. W związku z czym jego proporcjonalna wielkość mózgoczaszki byłaby, trochę by się zmniejszała, ale w wolniejszym tempie, czyli ona byłaby nadal relatywnie duża. A zatem, jeżeli taka forma byłaby dorosła, miałaby jeszcze stosunkowo dużą mózgoczaszkę w stosunku do wielkości ciała, czyli byłaby bardziej inteligentna od swoich przodków ewolucji. Pytanie jest takie, czy łatwo byłoby wykonać takie eksperymenty genetyczne? Otóż geny odpowiedzialne za neotenię u człowieka, jeszcze nie jest znana ich lokalizacja, czyli nie wiadomo, w których chromosomach leżą. Ale ponieważ genetyka
komórkowa i molekularna bardzo szybko się rozwijają. Wobec tego w najbliższych latach ich lokalizacja zostanie poznana. Co wtedy, jakie doświadczenie mógłby wtedy ktoś wykonać, znając lokalizację takich genów? Stworzyć nad człowieka. Tak, dokładnie. Czyli stworzyć człowieka przyszłości albo nad człowieka, czyli istotę podobną do człowieka, która ma odpowiednio większą mózgoczaszkę i jest od człowieka bardziej inteligentna, a zatem taka istota mogłaby po prostu opanować. I też notowane inne reptoidy, na przykład we Włoszech był incydent z takim 3-metrowym jaszczurem humanoidalnym, którego wizerunek tutaj mamy. Na szczycie głowy miał coś, co przypominało świadkowi trzecie oko. Świadkiem tego spotkania był dozorca jednej z posesji, który zaobserwował również świecący obiekt latający. We Włoszech właśnie odkryto również ślady w dolinie rzeki Pad, które długich bardzo łap, które no, mogły należeć do podobnych humanoidów. To były nie skamieniałe, tylko świeże ślady. Tak, to były świeże ślady, które odkryto w drugiej połowie XX wieku w dolinie rzeki Pad. Tego typu istoty mają swoje nazwy, nazywają się po prostu potwór z bagien i miały wysokość około 3 metrów. Świadkowi nasuwały skojarzenie z dużą humanoidalną dwunożną jaszczurką. To bardzo dużo, 3 metry. Co ciekawe, takie trzecie oko ciemieniowe występuje u niektórych gadów, na przykład u nowozelandzkiej hatterii, która jest spokrewniona z jaszczurkami, aczkolwiek nie należy do jaszczurek. Funkcjonuje ona jeszcze jako narząd światłoczuły. U innych gadów tego typu narząd ma charakter już szczątkowy, ale tutaj mamy już też pewną korelację. Kilka lat temu sfilmowano w stolicy Chile w Santiago małego humanoida, być może był to reptoid, który przechadzał się w parku między dwoma policjantami, którzy jechali na koniach. To jedno z najlepszych zdjęć obcej istoty, jakie wykonano w ogóle kiedykolwiek. Oprócz tego w latach 90. miał miejsce incydent w jednej z podwarszawskich miejscowości, w którym istoty, prawdopodobnie gadoidalne, zostawiły na szybie odciski swoich łap, podobnych zresztą do tych łap u reptoidów, których budowę relacjonowali świadkowie ze Stanów Zjednoczonych. To jest odcisk właśnie tej skóry. Tutaj widzimy dosyć charakterystyczny wzór domniemanych łusek takiej istoty. I to samo można również pokazać na schemacie. Taki był schemat kształtu tych łusek. Czy jest to w jakiś sposób wiarygodne waszym zdaniem? No chyba tak. Gdzie było to zdjęcie? W Polsce, w podwarszawskiej miejscowości były odciski łap na szybie, nie na parterze, tylko wyżej, także... To nie mogło być po prostu jakaś szczurka. Ludzie hodują jaszczurki, mam też jaszczurki w Polsce, które nie wiem, mogą wejść sobie... Jaka wielkość? Porynnie. A jakie to jest duże? Skąd, że jakie to jest duże?
Jaki był ten odcisk? Porównajmy ten wzór tych łusek ze wzorem łusek typowych gadów, typowych jaszczurek. Otóż co się rzuca w oczy? W typowym wzorze gada może być duża łuska, ale następnie mamy łuski pośredniej wielkości i przechodzące w małe, stopniowo, prawda? Natomiast tu mamy wzór, w którym mamy duże łuski na przemian z małymi. Dokładnie. A to jest zrobione według tych zdjęć, tych tutaj, tak? Nie. To jest zrobione, to jest normalne zdjęcie Legwana, łusek Legwana. A to jest właśnie z tego incydentu. I tutaj mamy też łuski gadów. No jak widzimy, wszystkie są podobnej wielkości. Lub może być tak, że jest jedna duża łuska i następne stopniowo zmniejszające się aż do małych. Prawda? A tutaj mamy wzór, w której jest duża i małe na przemian, tak? Gdyby nie istnieją w znanych gatunkach takie. Tak, u znanych gatunków gadów tego typu wzory sądzę, że nie istnieją, co nasuwa, powiedzmy, pewne podejrzenia. Autorem tego materiału z tej miejscowości pod Warszawą jest nieżyjący już ufolog warszawski Kazimierz Bzowski. Pojawił się również w rozmowach tutaj z naszym kolegą, który mieszka w pewnej podłódzkiej miejscowości, który twierdzi, że miał wiele razy kontakty z różnymi istotami i niektóre z nich uwiecznione przez niego na ilustracjach, również kolorowych, rzeczywiście nasuwały skojarzenie z reptoidami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zostały te rysunki wykonane przed publikacją mojego obszernego tekstu w kwartalniku UFO właśnie na temat reptoidów, czyli niejako w sposób niezależny. To jest właśnie wizerunek istoty nazwanej przez owego świadka Sekoe, która zdaje się posiadać taką gadzią łuskowatą skórę. No i tutaj mamy porównanie tych istot do istoty innej, też łysej, która była notowana w incydentach z udziałem innych świadków, z udziałem UFO. I tutaj po lewej stronie mamy w górnym narożniku wizerunek głowy typowego szaraka, a więc istoty o właśnie takiej dużej proporcjonalnie i łysej głowie. Dużymi oczami, z bardzo małymi ustami. U takich istot właśnie, bo to są to szaraki, ale dwóch jak gdyby typów, jest zauważalna duża mózgoczaszka i dalsza redukcja trzewiaczaszki, czyli mały nos, małe usta, prawda, generalnie dolna część twarzy jest silnie skrócona kosztem górnej, tam gdzie mamy mózgoczaszkę mieszczącą odpowiednio duży mózg. Czyli są to te tendencje, które można wcześniej zauważyć w ewolucji od małp czekokształtnych do człowieka, prawda? I one są jak gdyby przedłużone, tak? Czyli występuje dalsza ekstrapolacja tych tendencji na tego typu istoty. Pierw ta, potem następna tak, faza. Kolejna faza. Ta jest jak gdyby ma neotenię bardziej zaawansowaną, trochę bardziej od tej, dlatego że u tej widzimy jeszcze niewielkie małżowiny uszne, prawda? Które później ulegają też redukcji. I należy zauważyć, że takie istoty spokrewnione teoretycznie z człowiekiem o zredukowanych małżowinach przypominają istoty gadoidalne, które małżowin usznych nie mają ze względu na ich pochodzenie. Dlatego jedne od drugich już są dość trudne do odróżnienia. W każdym razie zaznacza się tutaj ich pewne podobieństwo. Mamy tutaj cztery ciągi, które obrazują hipotetyczne przemiany, jakie mogły zajść drogą ewolucji bądź inżynierii genetycznej poprzez ingerencję w geny odpowiedzialne za neotenię.
na pierwszych miejscach każdego z tych ciągów są zwierzęta. Czyli w pierwszym przypadku jest to żaba latająca, w drugim przypadku dinozaur, w trzecim jest to bazyliszek, jaszczurka, tak, i w czwartym jest to małpa człekokształtna. Na końcu tych ciągów są istoty typowo humanoidalne. A więc w pierwszym przypadku istoty z Emilcina, płazoidalne, tak? W drugim jest to dinozauroid, hipotetyczny potomek dinozaurów. W trzecim jest to lacertoid, czyli istota z katastrof UFO, potomek jaszczurek. W czwartym natomiast są to inne istoty ufologiczne, pokrewnione, podobne do człowieka, o silnie zaawansowanej neotenii. W każdym z tych czterech ciągów mamy ogniwa pośrednie. W pierwszym z nich tak zwany człowiek żaba. W drugim ciągu mamy chupacabrę, która trochę pasuje do tego ciągu, chociaż nie jest to pewne, czy rzeczywiście jest ona gadem. W trzecim ciągu mamy lizardmana. I w czwartym mamy Bigfoota, tak, hominida owłosionego, a następnie postać nordyka, tak, i dalsze postaci już typowych szaraków, czyli istot o łysej głowie i dużej, charakteryzujące się wysoką inteligencją. Tego typu przemiany mogły zajść teoretycznie drogą ewolucji lub, co bardziej prawdopodobne, drogą inżynierii genetycznej poprzez ingerencję w geny odpowiedzialne za neotenię.